Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol. Kurde! No, to Far Cry 4 jak widać, atakujące orły i tak dalej. Chyba SMG najlepiej. No, dobra, kumam. Tak to się właśnie robi. Nie, ale kurczę, dwa paski zdrowia mi zabrał. Ten ptasior, niedobrze. Nie, ale okej, mamy tak, mamy Willisa i mamy złoty szlak. Mamy Willisa i złoty szlak. No dobra, jeżeli nosorożec mnie nie zaatakuje, a raczej nie powinien. Raczej. O kurde, dobra, myliłem się. Atakują bardzo. Okej, teraz się uleczę może. No, bo coś czułem, że zostanę przeteleportowany na zewnątrz. Kurier. Strzałem w głowę zabity. Kurczę, to akurat ładnie wyszło. Okej, zdążę go przeszukać, czy nosorożec mi przeszkodzi? Nie, na szczęście nie. Ej, dobra. Willis, jak daleko jesteś stąd, tak szczerze? Nie wiem, po co ten ekran się włącza, jak tu nic nie mogę, kurde, zrobić. Gra mnie trzyma. Willis. Tu jesteś. No dobra, no to... Nie no, chyba nie ma sensu nawet waypoint tutaj brać teraz. Po prostu trzeba jeszcze raz przejść obok budowli, którą odwiedziliśmy w poprzednim odcinku. Moment, to już są moi, tak? Kurde, powinni być. No ale nie wiem, zobaczymy. O! Tak, raczej na pewno tak, bo z... Armia Królewska już by to raczej zauważyła. Ale coś lepszego niż kijki wam się pewnie przyda do obrony tego miejsca. No nie wiem. Nur raczej może chcieć odbić to od was. Ale... Może się mylę, może już sobie dała spokój. Może rodzina jest dla niej ważniejsza już teraz. Albo szykuje jakiś wielki event w arenie. Więc no... Nie ma czasu może po prostu na takie pierdółki. Jak odbijanie dopiero co utraconych miejsc w kracie. A krat wcale taki wielki, kurczę, nie jest. Dobra, no roślinka była po drodze, to czemu nie? Ale tylko teraz tak, czy ja tam wejdę na górę? Op. Kurde, no nie tutaj. Naokoło jakoś. O, kto tam jeszcze? Znowu kurier. A nie tym razem już bez headshotów, ale... Oj, kurde, tak typowo bez headshotów. Nie wiem czemu, ale złapało mi najpierw wielonka zamiast kuriera. Kurde, niedobrze. Dobra, nosorożec za nim leci, no... Oj, ale już nie. Tam prawie mnie zauważył. Kid już walić tego kuriera. Kogo my tam mamy? Kolesia walczącego z tygrysem. Dobra, ale przegrał. Ej, co to mi tutaj? O, kurde. Ej, wow. No to było nawet mocarne, tyle wam powiem. Ej, czemu tu się ta chamska mapa kończy? Czyżby tą strażnicę właśnie odbili? Moment, w którym ja jestem w miejscu? Nie no, moment. Tamto mnie, kurde, jeszcze po prostu nie było. Nie no, Willis. Najpierw Willis, oczywiście. Oj, ale zanim to wybaczcie, ale muszę telefon odebrać. Dajcie sekundkę jeszcze. Dobra, że jestem z powrotem. Ej, tu coś jeszcze jest przy okazji. Kotek. Kurczę, nie, myślałem, że no scope poleci. Oj, niestety nie. Dobra, trudno, tak, to trzeba zrobić. Co my tu mamy? Łowcy z Shanat. Ej, dobra nazwa dla miejsca. Jakiegoś fajnego miejsca. A, tylko zwykły plakat. 7. Kurczę, moment, przed chwilą niby dostałem nagrodę, teraz 7. Myślałem, że to tak jest mniej więcej co 10, co 5. A nie co 8, kurde. Dziwnie. Willis, ty chyba jesteś łowcą zwierząt. Łowcą drapieżników. No albo kłusownikiem. Cholera cię wie, tak naprawdę. No, ale nie wiem, gdzie jesteś ty. Może tu? A? No dobra, dużo o mnie wie, że o tobie nie wiem nic, więc... Hello? Are you still there? Great. Aha.
No dobra. W sumie zbytnio rozgadany to on nie był, no ale podobno ma jakieś informacje. Tylko kurczę, jakich informacji potrzebuje Ajay? Co, gdzie jest miejsce, gdzie może zostawić prochy matki? Kurczę, to jeszcze się nie dowiedział, jeszcze nikt nie miał na tyle dobrej woli, żeby mu powiedzieć po prostu. No kurde, już dużo to jest zrobił w tym regionie, no. No ale dobra, no skoro uwolnić Willisa, to uwolnić Willisa. No może będzie tak przydatny jak Bruce Willis, zobaczymy. No, 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 kurczę, ale tam na górze, no dobra. To może być akurat troszeczkę problematyczne. To jest bardzo wysoka góra. Ej, dzień dobry, cześć. O kurde, ale chybiłem, no nie. Ło, co jest grane, no. No nie. No kurde. No nie mówcie. Nie, no pudło życia, nie. No pudło życia jawnie. No co, w koło, kurde, to nie GTA, tu to tak nie działa. Dobra, tu to się działo niby. Co, no tu, kurczę, ptak z pieprza. A, sorry. Chodziło bardziej pewnie o was. Kurde, no. Ale dobre oko ma. Bo to naprawdę, nie, no dobra, to nie jest aż tak daleko, sorry, to było pojedyncze powiększenie. Nie, sorry, podwójne. Kiepskie, kurde. Ja myślałem, że odległość bardziej się skraca. Podwójnie powiększając. Dobra. Każdego dnia się uczymy czegoś nowego. Nie, ale co, tutaj jak pójdę i w prawo wejdę po zboczu? Oj, o ile... O, ile da się wejść? Nie, na szczęście, tutaj się chyba... Oj, nie. Ale bo jak przeskoczę. No, przeskoczę. O, dobra. I może tutaj się jakoś uda już. No wiem, że omijam tam plakat i w ogóle ktoś tu jeszcze, kurczę, siedzi. Nie, ale nie chcę schodzić tam na dół, kiedy tutaj wspinaczka czeka. Okej, czy od razu się uda na drugie może? Byłoby szybciej. No tak jest, i o to chodzi, o to chodzi. Dobra, uwolnić Willisa. No nie wspomniał o imieniu, choć może, kurczę, Andrew, tam... Nie wiem. Wydaje mi się, że tam jakiś przebłysk imienia był. I może to było właśnie Andrew, ale kurczę, naprawdę złamanego centa bym nie postawił na tą odpowiedź. W ogóle, kurczę, jeżeli miałbym przystawiony pistolet do głowy, miałbym powiedzieć jakieś imię albo zginąć, to kurczę, pewnie bym powiedział Andrew. Ale gdyby takiego pistoletu nie było, to po prostu nie brałbym udziału. I w ogóle nie typował imienia tego bohatera. Albo antybohatera, jeszcze go nawet nie widziałem. Cholera wie, kim on tutaj będzie do tej historii. I'm at the airport. Good. I did a flyby earlier and spotted some snipers. Clear them out. And remember, we have a common enemy. Taking out Pagan's men will make it easier to secure the airport for your golden path, comrades. No dobra, to akurat jest bardzo przydatne. Zdobyć władzę nad lotniskiem, odbić je. Strategiczny punkt. Aha, no dobra. Kolejna misja z gatunku kurde bez alarmów. Ej, ale tutaj też mogę przejść. Kurde, góra? Czy dół? No ale wychylmy łepek na chwileczkę, na sekundkę. Dobra, może ty jesteś snajperem? Mam nadzieję, że oj, że inni się nie pokapią nagle. Że coś się stało. No na pewno jesteś tu. No właśnie, ale... Ej, ładnie strzały w głowę wchodzą. Ej, dobra, patrzmy na lasery. Gdzie jeszcze? O, tutaj. Gdzieś. O, jesteś w domku. Tam. Chyba cię wypatrzę. Dobra. Co prawda nie headshot, ale martwyś. I o to chodzi. Aha, tu kolejna wieża. I kolejny headshot. No kurczę, sharpshooter ze mnie. Ostry strzelec. Nie, no dobra, kurczę, ktoś... Ojojojo, jeszcze jakiś laser tam jest. A tam chyba. No właśnie. Mam cię. Headem. Kurczę, seryjny headshotiarz ze mnie. No jeszcze ktoś? Jeszcze ktoś gdzieś coś? Nie. Pewnie z drugiej strony. Za krzakami.
O, może jakiś się czai tutaj jeszcze. No na pewno wieża strażnicza gdzieś po lewej stronie musi jeszcze być. Bo coś mi się nie chce wierzyć, żeby tak zapomnieli o jednym, kurczę, z narożników. Tak zupełnie. Kurde, a może faktycznie? Chyba, że ten snajper po prostu jest teraz centralnie nade mną gdzieś. No tak faktycznie, kurde, może być. Ej, jest i helikopter. I jakby co? Można będzie stąd uciec, ale kurczę, na krótkim dystansie już chyba lepiej SMG. Zwłaszcza, że to ostatni snajper już. Podobno. Kurde, ej. No, czyżby okej teraz? It's safe to land now. I took out the snipers. Nice work. I'm coming in for a landing. Get to the control tower. A, jakie pszczytko snajper miałeś akurat, kolego. No właśnie, chyba tu jest wieża kontroli lotów. Dokładnie. Ej, dobra. Nawet się dobrze złożyło. O kurde. W dalszym ciągu mam nie zaalarmować dowódcy. Ta snajpa wygląda ciekawie. I'm in position. Stay there and watch my back. I've got a quick little sit down to deal with before we can chat. If this meeting goes south, I'll give you a signal. What kind of signal? When I say Reaganomics? Tak sobie wleciał samolotem, ładnie. Reaganomics? Okay. Okay, to się stało automatycznie, to przejście do aparatu. Dobra, wybadać okolice. Okej, jest i Willis. Dobra, jak dasz tylko znak słowem kluczem, na które się umówiliśmy przed chwilą, no to dobra, zacznę do nich pruć. Okej, tu już Yuma. You can't do that. We had a deal. You and your plane aren't going anywhere. I'm taking you to Yuma. Let's try to work something out, okay? Okay, dobra, to zaraz się nie uda. Where I come from, a deal's a deal. You can't just change things up. It's un-American. I've had enough of this. Dobra, teraz się zacznie strzelanie, tak? Are you familiar with Reaganomics? It was a sound policy that ensured the fiscal future. Reaganomics. Dobra. Hasło padło. Zacznijmy. Od double killa. O kurde, szylak. No normalnie już by zginął. No kurde. No, sorry, ale trochę mi to nie wychodzi, to osłanianie. Ale dobra, jakiś headshot może zawsze poprawić humor. Dobra, wystarczy strzał w korpus. Dobra. Kurde, po tyłkach, no. Ale ważne, że martwi. Jeszcze ktoś. Powiadasz, że tu, ale nie, on raczej musi przebiegać, no. Jesteś. Kurde, prawie postrzał w tyłek dostałeś, koleś, ale bym tak spieprzał teraz. O, szlak. A nie mogę rozwalić samolotu, nie? Aha, no właśnie. Ale w ten sposób też mogę go osłonić, troszkę. Nie za bardzo, niestety. Ach. Dobra, koleś, schowaj się gdzieś, bo tutaj może mi to troszeczkę zająć czasu, zanim ich wszystkich pościągam. Czemu w ten tyłek? Co ja kurde jestem, no? Anal intruder. Żeby po dupach strzelać, no nie, no. Uła, tutaj zdecydowanie za wcześnie. No i znowu w tyłek, to co jest skrane. Dobra, on jeszcze strzela, jeszcze ktoś gdzieś biegnie. Tylko kto i skąd i gdzie jest? No. Willis. O kurde. Get to the chopper. Ej, nie, dobra. No i niestety John Rambo nie wchodzi w grę. O, szlak. Dobra, dobra. Co ja chcę, ale zginąć to ja tu nie chcę. Mamy przylepiające się granaty. Aha, i właśnie się wystrzelałem. No jak mi się uda go skleić? Byłoby spoko. Byłoby naprawdę dobrze. Ani trochę! O kurde, ani trochę, muszę miejscówkę zmienić. No ale teraz, no... Kurde, słabiutko te, kurde, rzuty wychodzą. Oj, jeszcze spadłem na dół, no to nieźle.
Już jestem martwy? Nie, jeszcze nie. Ale apteczek naprawdę już coraz mniej. Coraz mniej. No kurde. Aha, sorry, helikopter podleciał w takie miejsce, gdzie mnie dobrze widać. Kurde, ale słabo. Ej! To nie byłem ja! O nie, ja tu mam granat! A szlak! Dobra, kto go wysadził? Nie wiem. Serio, nie wiem, kto wysadził ten helikopter. Wiem tylko tyle. Nie mam już apteczek. Czyżby moździerz? No kurde, na to wygląda. Na to wygląda. Dobra, snajpa. O. No kurde, no nieważne, gdzie stoję, i tak dostanę, no. Nie ma jakiejś zielonej roślinki w pobliżu może? Totalnym przypadkiem. Ja, no pff, a stałem w takim miejscu, gdzie promień eksplozji nie powinien mnie sięgnąć w sumie, nie? No ale, cóż. No bywa. Tylko pytanie, w którym miejscu był akurat checkpoint teraz? Ha, great, they've got a chopper! Okej, okay, they've got a chopper. To może... No kurde, no nie wiem, w kogo tutaj chciałem trafić, ale przynajmniej jest... Wow! O kurde! Nieźle! Tak jest. Gdzie jest Mortar Team? Gdzie oni tam trzaskają niby tymi moździerzami, no? Dobra, tu jeszcze trochę mam. O kurde, i snajperzy i wszystko, nie no. Ale wejdź tu na górę. No ale właśnie. Andrzej, kurde. O, wiedzą, że to ty. Więc nie będzie taryfy ulgowej teraz. Kurde, mogą dołem wejść ewentualnie, ale... Ha, ha, ha. Ja tu mam skrzynkę z amunicją. Jakieś granaty? No pewnie. Dobra, no to uwaga. Ło, tu ludzie na tyrolkach jeżdżą. To był jego ostatni przejazd w życiu. Kurde, nie mogę zniszczyć samolotu. To muszę tym ostrożniej strzelać po prostu. No ten, ale twardo się chamsko zbliżył, specjalnie. Ale dobra, samolot jeszcze zipie. O dziwo. Ale właśnie, ten chyba już sobie nie pozipie, jak zaraz, kurczę, trafię w niego. Wow, 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 idzie za dobrze, żebym tu zginął. No. Jak się cieszę, że skrzynka z amunicją się nie wysadziła. No, nie powiedziałbym, że to jest najbardziej profesjonalna z możliwych broni, jakich mógłbym teraz używać, no, ale robi robotę, no. Jeden strzał i zabójstwo, jeden strzał i zabójstwo. Judging by the lack of gunshots and explosions I'm hearing, I'd say you're in the clear. Come find me in the warehouse, so we can finally get some face time. Dobra. Aha, akurat tu. No dobra. No, sorry, jakbym, kurczę, w ten sposób zginął, to ale wstyd. Dobra, czyżby? Willis? Faktycznie? Czy... O, jest i on. 5 years and I still can't figure out if that smell is bad sanitation or just the abject loss of hope. I don't smell anything. Point keeping up with that facade anymore. To była rosyjska czapeczka. Tak troszkę. Look at you. American on the inside and useful on the outside. You're the perfect wolf in sheep herder's clothing. Way better than the SoCal douchebag. Wilk w owczej skórze się mówi, no ale, no, sorry. Both the type that'll put your hand over your gosh darn heart when you hear the star-spangled banner at a 4th of July ball game. Useful on the outside. I work for Langley, Agent Willis Huntley. Langley, as in... Aha, no dobra, super. Oczywiście Ameryka się musi wplątać w każdy konflikt, który nie toczy się na ich terytorium. Shit. Hey, you're gonna need this. Dobra. Co? Gdzie? Jak? What? Dostań się do kłada. Nie powinno być problemów. Ej, kto to odlatuje? No już sobie nie poleci. Kurde, nie powinien, ale jednak leci. Dobra. A, tu jest ten rzeczony kład. No właśnie, kurde. Aha, o to chodziło. Wow. To myślałem, że tak mocniej mnie pchnie, a nie taki delikatny szturchaniec. Ej, ej, tam ucieka samolot, który masz złapać. Może byś tak ruszył troszkę szybciej, wiesz. Ja, no kurde, dobra. Dostań się do kłada. No mogę, ale też naprawdę mogę. O, w ten sposób zacząć, bo tak powinno się zaczynać przecież, nie? Łooo.
Jutro nie umiera nigdy, tak? James Bond i te sprawy, Pierce Brosnan. No była tam taka scena. Dobra, let's do this. Czemu nie? A, kurde, serio? Naprawdę mam go doścignąć? Oj, oj, oj. Ale złapać się o gola? Ej, dźwięk od śmierci, ale jednak żyje. No jasne! Pach, jasne, tak! Granatem, Akurat, byś tak kurde trafił. Ale i tak zginął, a jednak przeżył, więc nie jest naprawdę źle. Ja. Absurd goni absurd. No ale w sumie jak już... Dobra, dogonił samolot w locie. Ej, co? Co? A! Jednak mi się nie udało! Dobra, sorry, co wam wszystko co powiedziałem, ale to było głupie. No, serio. Kurde, dobra. Tym razem spróbować tak, żeby nie zginąć. Albo w sumie, że... Albo jeżeli już mam zginąć, to tak definitywnie. No, tym razem, Andrzej, byłoby fajnie, abyśmy to faktycznie zrobili. Ale co, mam lecieć nad nim, pod nim? No kurde, dobra, jest tam oznaczenie. No może tak, żebym trafił. Oj. No i znowu niby zginąłem, no kurde... Co do diabła? No to jest dobre pytanie. Aha. No. Aha, i teraz spadam martwy na ziemię i dlatego to się nie udaje. Dobra. Czyli po prostu muszę albo zredukować prędkość, żeby nie przydzwonić w tył samolotu. Albo nie wiem, może faktycznie nad nim spróbować. No tak chyba kurczę łatwiej złapać się później skrzydła, a nie samego ogona. Kurde, znowu zaspałem. Ale dobra, dobra, tym razem bez strzelania, może się uda szybciej trochę, no, 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 o, o. Ciśnij, jest nitro? Nie nitro z zyniak, broń Boże, w życiu, nie. Nie, kurde, żadne automatyczne kierowanie, myślałem, że tam może jest turbo. No i znowu będę musiał gonić. Dobra, wyskakuj z tego, majdanku, dobra. Tak, kurde, a spróbuję wyżej, spróbuję nad nim. No tak na pewno nie zginę. Dobra, udało się. Cicho. Wow. No i znowu ten niemożliwy rzut granatem. No. A jeszcze raz kombinezonik. Ale kombinezon wolę, Andrzej, kurde. No po co mi każesz włączać kombinezon, jak po chwili włączasz spadochron i spadasz, kurde, w drzewo, no. Wow. Super. AJ, I take it you have the file. Yeah, and it doesn't tell me shit. Aha. Wow. Dobra, czyli w sumie granie warta świeczki. Fine. What's the job? No właśnie. Pagan men in Yuma. Something the locals can't seem to pull off. I thought you people were good at waging guerrilla warfare. You people? Golden Pass waging the wrong kind of fight. I'm here to show them how it's done. Step one, hand them the airport. Step two, recruit the services of one AJ Gale. That's you. Meet me back here when you're ready. Oh, and don't mention our little arrangement to the Golden Pass. They're not in the need to know column. Now, if you'll excuse me, I gotta hit the crapper. Pardon my French. No, sorry, że troszeczkę cię nie słuchałem na końcu. No, byłem to delikatnie zajęty. Nie, ale dobra. Chyba już w tym momencie mogę podejść sobie do kolesia, uzupełnić zapasy i kończyć ten odcinek. MKG. GL94. Ej, dobra, cały czas coś nowego się pojawia, a jeszcze nic nie kupiłem. Kurde, słabo, jednak wolę granatnik. Dobra, może tak faktycznie, amunicję najpierw, sprzedaj towary. Szybka sprzedaż, oczywiście, wszystko co można, niech zostanie. Sprzedamy. Dobra. Powiedzmy, że starczy, kochani. W tym odcinku. Dobra. Wielkie dzięki za oglądanie, kochani. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro. Cześć. Cześć.